Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w niedzielę kantatę i dzielę się fragmentem biblijnym, który jest podstawą dzisiejszego kazania z Objawienia, 15 rozdział, wiersze od 2 do 4. I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże i śpiewali pieśni Mojżesza, sługi Bożego i pieśni Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twojego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. O co chodzi w tym tekście? Mamy pieśń uwielbienia, mamy pieśń radości. No, jest niedziela kantatę, więc trzeba śpiewać Panu Bogu z radością i tego Pana Boga pieśnią wielbić. To tutaj też się dzieje. To jest uwielbienie za zbawienie, które się dokonało, a śpiewają ci, którzy zbawieni zostali. Ale oni są w takim dziwnym trochę anturażu i w dziwnych okolicznościach, bo nad morzem szklistym zmieszanym z ogniem. Co to jest to morze szkliste zmieszane z ogniem? Oni stoją na brzegu. Pewnie już to morze przeszli. To morze szkliste to jest takie morze próby. Ono jakby jest zamrożone, trochę tak jakby po tafli lodu się szło, dlatego jest szkliste, zmieszane z ogniem. A ogień to jest z jednej strony oczyszczenie, ale z drugiej strony też unicestwienie, zniszczenie. Pamiętamy, że jeśli coś w Starym Testamencie zostało spalone na popiół, tak jak pozostałości baranka z uczty paschalnej, no to ten baranek już został właściwie unicestwiony, gdy na popiół się zamienił. I nad tym morzem odbywa się ten śpiew. Pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. I tak sobie myślę, że pieśń Mojżesza to taka chyba jednak bardziej analogia do pieśni Miriam, kiedy to Miriam, siostra Mojżesza, zaśpiewała z radością, gdy Izraelici przeszli przez Morze Czerwone suchą stopą, a kiedy ono potem się zsunęło, zstąpiło, te wody, ściany wody, to pochłonęły Faraona, jego wojska, jego rydwany, konie, jeźdźców i oszczepników. A Izraelici mogli spokojnie wędrować dalej. I wtedy Miriam zaśpiewała pieśń. My tu mamy mowę o pieśni Mojżesza. Mojżesz też całe życie właściwie, odkąd Bóg mu się objawił, tego Boga chwalił i się nigdy nie sprzeniewierzył. Mamy pieśń Baranka. Baranek to jest osoba Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Tak właśnie w Janowym objawieniu jest przedstawiony jako ten, który wygląda niby umarły, ale jednak żywy, noszący na sobie ślady i znamiona śmierci, ale przede wszystkim żywy. Więc to jest to przejście, to jest to pokonanie zwierzęcia, czyli szatana, jego posągu, liczba jego imienia, także tutaj jest wzmiankowana. Czyli to już jest ta rzeczywistość faktycznie ostateczna. Zło, szatan zostaje pokonany. Wszystkie plagi nad złem się dokonały, a ci zbawieni trzymają w ręku harfy, śpiewają pieśni, tak jak Miriam, tak jak Mojżesz, na chwałę Baranka, chwalą Pana Boga za jego zbawienie. To jesteśmy my w przyszłości, którą Pan Bóg dla nas przygotował i ta przyszłość jest optymistyczna i tchnąca nadzieją bardzo mocno. Po wszelkich próbach, po pokonaniu zła. I myślę sobie tak, że mimo usilnych starań nigdy nie nauczyłem się gry na żadnym instrumencie. Mimo usilnych starań nie jestem w stanie zaśpiewać tak, by nagrać swój wokal na jakiejś płycie. Jedyne, co udało mi się jako tako zrealizować, to śpiewać kościelną liturgię. To jest szczyt moich możliwości, ale myślę sobie, że nad morzem szklistym, zmieszanym z ogniem, wszyscy razem będziemy grać na harfach i będziemy śpiewać Panu Bogu pieśni, będziemy mieli ku temu właściwe talenty i zdolności. A dzisiaj możemy trenować, dzisiaj możemy próbować, będziemy mieli nasze nabożeństwa, ale też pieśń chrześcijańska, religijna może być na naszych ustach nie tylko w kościele. Możemy ją nucić, możemy śpiewać, możemy odtwarzać i pieśnią w szczególny sposób z radością możemy Panu Bogu dziękować za wszystko, modlić się, a
Augustyn, ojciec Kościoła, powiedział, co Luter później powtórzył, że kto śpiewa pieśni Panu Bogu na chwałę, to tak jakby modlił się dwa razy. Więc dzisiaj módlmy się podwójnie. Dobrej, błogosławionej niedzieli kantatę. Zostańcie z Bogiem.